Drodzy bracia i siostry, fragment Ewangelii przeznaczony na dziś jest bardzo bliski każdemu z nas. Był bliski także świętemu Franciszkowi. Był jednym z tych fragmentów, przez które Bóg powiedział Franciszkowi: Jak powinien żyć on i jego bracia. Wśród wielu rad, których Chrystus udziela 72 uczniom. Są i te, które dotyczą powołanych do służby Bożej. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. To zdanie, które słyszeliśmy wiele razy, kryje w sobie ważną prawdę. Często myślimy, że to Bóg powinien troszczyć się o to, aby dobra nowina była głoszona, aby wielu było tych, którzy będą głosić Ewangelię. Myślimy, że my możemy Bogu ewentualnie w tym pomóc albo po prostu nie przeszkadzać. Skoro jednak Jezus mówi proście Pana, aby posłał, to znaczy, że ci głosiciele są potrzebni bardziej nam niż Bogu. Dzięki ich obecności i słowu nie zbłądzimy, wytrwamy na drodze, która prowadzi do zbawienia. Jak wiecie, w Polsce jest zwyczaj, że kiedy ludzie modlą się o powołania, mówią o liczne i święte powołania. Wielu powtarza te słowa ale niewielu się nad nimi zastanawia. Pan Jezus nie mówi, proście pana, aby posłał wielu robotników. Dla człowieka ważne są liczby. Myślimy, że im więcej jest czegoś, tym lepiej. Chcielibyśmy, aby seminaria i klasztory były pełne. Aby to liczby mówiły o potędze Kościoła. Ale dla Boga nie ilość jest najważniejsza. Jezus wybrał tylko dwunastu apostołów, choć mógł wybrać stu. W dzisiejszej Ewangelii wysyła siedemdziesięciu dwóch uczniów, choć mógł wysłać pięciuset. Do Gedeona powiedział: Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie ja Ciebie posyłam? Ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża. Chciał okazać miłosierdzie Sodomie i Gomorze, gdyby znalazł się tylko jeden sprawiedliwy. Ile dokonał jeden? Franciszek z Asyżu. To prawda, że Franciszek nie rodzi się w każdym pokoleniu, że Bóg, ale rozumiemy, że Bóg działa inaczej niż człowiek. Nie siła, nie moc, lecz duch mój dokończy dzieła, czytamy w Księdze Zachariasza. Nie zawsze większa liczba ludzi dokonuje większych dzieł. Drugie słowo, święte powołania. Jezus nie mówi, proście pana żniwa, aby posłał świętych robotników na żniwo. Gdyby pan Bóg wysłuchał tej modlitwy, do zakonów i seminariów musieliby zgłaszać się święci. Jeżeli grzesznych jest tak mało, to pewnie ze świętymi byłoby jeszcze trudniej. Całe życie człowieka jest drogą do świętości. Do świętości człowiek dojrzewa. Trzeba się modlić o robotników, którzy będą chcieli osiągnąć świętość, którzy nie zmęczą się na drodze do świętości. Dzisiejszy patron, święty Łukasz, dzięki temu, że pozwolił, aby Bóg go prowadził, Dokonał wielkich dzieł. Idąc razem ze świętym Pawłem, drogą uczniów Jezusa Chrystusa, osiągnął świętość. Potwierdził swoim życiem, że to, co powiedział Jezus w dzisiejszej Ewangelii, jest prawdą. Prośmy Pana, aby posłał robotników na swoje żniwo. I naśladujmy Łukasza. Amen.